Szanowni Państwo, ja powiem tylko dzień dobry na stojąco. Witam na kolejnym wydarzeniu naszego Festiwalu Literackiego. Dyskusja przed wyborem. Jak Państwo widzicie, grono jest niezwykle szerokie, ale mając tylu znamienitych znawców literatury i tylu już wybitnych pisarzy, trudno było nie skorzystać z okazji i nie zaprosić ich wszystkich do rozmowy. Myśmy ustalili taką zasadę, że ja nie będę wywoływał do dyskusji, tylko każdy z Państwa będzie zabierał głos wtedy, kiedy poczuje, że tego chce i też no, nie będzie takiego przymusu wypowiadania się przez wszystkich na każdy temat oczywiście. Także taki porządek obrad to tyle tytułem wytłumaczenia. Ja szybko przedstawię Państwa i moich gości w kolejności alfabetycznej. Kapituła, Ewa Graczyk i Jerzy Jarzębski, Anna Kałuża, Zofia Król i Marysia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak i Justyna Sobolewska. I to są ci, którzy nominowali, a teraz jeszcze nominowani. Maciej Hen, Agnieszka Kłos, Weronika Murek, Maciej Płaza i Tomasz Wiśniewski. Ja przed tak zacnym gronem się od razu usprawiedliwię. Będę zadawał pytania naiwne z punktu widzenia czytelniczego. Nie jestem badaczem literatury, nie jestem krytykiem. Zresztą zgodnie z tym, czego po mnie spodziewał się Zbyszek Kruszyński, jest mi niezwykle miło, że po raz kolejny mogę jego oczekiwania spełnić. Właśnie i tak z czytelniczego punktu widzenia, bo wyobrażam sobie, że ta rozmowa da nam jakiś wstępny obraz tej najnowszej literatury, tego co się pisze, co się wydaje, co i jak się czyta. Warto mówić o dobrej literaturze. Ale to ja chciałem na początek zapytać, co to znaczy dziś dobra literatura, dobra proza? Pan przewodniczący. Ja mam taki trochę anarchistyczny pogląd na to. Czy ja już raz usłyszałem to pytanie od Tomasza. I ja na to pytanie odpowiedziałem, to ta dobra literatura to jest literatura, która się podoba, ale oczywiście to nie jest odpowiedź pełna, dlatego że my wszyscy, którzy oceniamy książki siedząc w jury, mamy jakąś historię za sobą, historię naszego czytania, historię naszych kontaktów z literaturą i pisarzami i my jesteśmy w jakiś sposób urobieni przez to, prawda? Także nasze podobanie lub niepodobanie się literatury jest sterowane przez ten kształt, który nam dotychczasowe doświadczenia z literaturą nadały. Więc nie jest tak moim zdaniem. Oczywiście każdy krytyk musi co jakiś czas potwornie się męczyć i odpowiadać na pytania, co jest dobrego w jakiejś książce, co jest złego. A tak naprawdę nasza odpowiedź jest najczęściej odpowiedzią, która jest dość intuicyjna. Rzeczywiście pewne rzeczy się nam podobają, pewne rzeczy się nam nie podobają, dlatego że one są skonfrontowane z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. I nie umiem odpowiedzieć na pytanie uczciwie odpowiedzieć na pytanie, co jest dobrego w jakiejś książce na tyle, że to coś decyduje o moim wyborze. Dlatego, że tych elementów, które trzeba byłoby brać pod uwagę, jest bardzo dużo i nie ma takiej możliwości, żeby wszystkie te elementy rozpoznać. Dlatego to jest trochę tak, że
podoba mi się, więc głosuję za tą książką. Marysia też, jak słyszymy. Kto z Państwa chciałby jeszcze, czy to już jest wyczerpująca odpowiedź? Mam zadać następne pytanie. Bardzo niekonstruktywnie. Ja mam jedną odpowiedź na to, właściwie dwie. Nie wiem, to jest pierwsza odpowiedź. A druga, myślę, że pytanie jest źle zadane. To znaczy, że nie ma po prostu dobrej albo złej literatury. Że kontakt czytelnika z tekstem, nawet jeśli ten czytelnik nabiera kompetencji, ja wiem, krytycznych czy akademickich, jak część z nas tutaj, jest zawsze sprawą niesłychanie intymną. I to jest piękne, że możemy się różnić, że możemy się różnić. I ja zresztą pamiętasz, Tomaszu, wtedy, kiedy zaczynały się rozmowy o nagrodzie imieniem Gombrowicza, ja strasznie nie lubię tego wprowadzania jakby sportu, rywalizacji w przestrzeń sztuki, w przestrzeń literatury, dlatego że nawet ten zestaw 60 paru tytułów, które myśmy czytali sumiennie i które podlegały jakoś naszej ocenie, no to zawsze ocena niezmiennie subiektywna, to jest zawsze kontakt intymny i ja myślę, że nie ma obiektywnie dobrej literatury. Znaczy mój mistrz, ten, który spowodował, że ja się zajmuję tym czy zajmuję, profesor Opacki, bardzo protestował przeciwko zajmowaniu się krytycznie i badawczo literaturą, która ma mniej niż 50 lat. No może on miał jakoś rację, może to było jakoś głębokie, bo może to coś, co kiedyś było nazywane w badaniach długim trwaniem, co powodowało, że po tytuł sięgały kolejne pokolenia, jest takim, ja wiem, paszportem, legitymacją jakości. Nie wiem, ale najlepsza odpowiedź, jaką na to pytanie udzielam, to jest, ja nie wiem. Nie wiem, jakoś nie ufam tym, którzy wiedzą. To jeszcze dodatkowo. No to już nikt z Państwa pewnie nie zechce zabrać głosu, tak? Nie, to ja bym chciała jednak w takim razie, bo mi się wydaje, że czasami się wie, albo że to jest taki rodzaj jakiegoś niekończącego się procesu negocjacji z samym sobą, jeżeli chodzi o te o wartości literatury poznawczej, jakieś estetyczne, jakkolwiek je nazywać. Więc raz, że jest to pewnie proces, jakieś wydarzenie, to znaczy nigdy nie jest tak, że jakby nasze myślenie o tym, co jest wartościowe, jest zamknięte albo skończone już jakby w danym momencie. A poza tym chyba jednak jako krytycy myślimy o dobrej literaturze, dobrej w sensie żywej, działającej społecznie, jakoś tam funkcjonującej i oddziałującej, będącej ważną częścią po prostu życia społecznego, komunikacji, będącej częścią komunikacji, której my też jesteśmy z kolei częścią, to pewnie chodziłoby o taką literaturę, która też odpowiada na właśnie na takie współczesne wyzwania, na współczesne problemy, która jakby w dalszym ciągu komunikuje się z nami. I w takim sensie, nie sprowadzając oczywiście literatury wyłącznie do komunikacji jakoś jasnej, rzeczowej, takiej celowej, ale takiej, która byłaby w dalszym ciągu żywą tkanką po prostu społeczną, no to ja bym myślała o czymś takim, znaczy, że jakby każdy krytyk na takim jakimś etapie bardzo zmiennym i tak dalej ma jednak wyobrażenie o tym, czym jest dobra literatura, bo bez tego wyobrażenia chyba jednak bylibyśmy bardzo pogubieni. Czy ktoś z Państwa? Państwo napisaliście dobre książki, przynajmniej zdaniem kapituły, to pewnie wiecie, co to dobra literatura. Rozumiem. Następne pytanie, proszę. Tak się teraz zastanawiam, bo chyba zepsuję porządek, który sobie tutaj zanotowałem po tych waszych odpowiedziach. To porozmawiajmy w takim razie o krytykach. Czy pogłoski o śmierci krytyki, takiej krytyki zawodowej, świetnej krytyki, do jakiej nas nasi wasi mistrzowie przyzwyczaili. Czy te pogłoski o śmierci takiej krytyki są
są przesadzone, bo niektórzy twierdzą, że tak, albo są zapowiadacze, którzy w prasie piszą o tym, co się ukaże i są poograniczani różnymi względami marketingowymi czy towarzyskimi, albo też są akademicy, krytycy, którzy jednak no, zajmują się przede wszystkim nauką, a ta krytyka jest dla nich działaniem ubocznym. To zgodzilibyście się Państwo z tym? To są krytycy wśród nas, więc... Ja myślę, że te pogłoski są trochę przesadzone. To znaczy, oczywiście jest coś takiego jak komercyjna funkcja krytyki, która w tej chwili no, odgrywa dużą rolę. Ale muszę powiedzieć, że mnie nigdy nikt nie zaproponował nawet 5 zł za taką niezbyt obiektywną, znaczy nieszczerą recenzję. Także nie byłem nigdy obiektem jakichś komercyjnych zabiegów. Widocznie może ja nie mam takiej roli, nie pełnię takiej roli. Także można przez zaniechanie być po prostu uczciwym. To ja też trochę o funkcję pytałem, czy taka funkcja takiego pośrednika między czytelnikiem a książką, pisarzem, taka klasyczna funkcja krytyka, czy ona jest jeszcze dziś aktualna, bo to o tym, jeśli dobrze zrozumiałem rozsiewającego te pogłoski Zbigniewa Kruszyńskiego, to... Tak, tutaj mówić o słabości krytyki wśród takich świetnych krytyków, to najpierw trzeba sprawdzić, gdzie jest wyjście ewakuacyjne tam. Jest wyjście ewakuacyjne, bo ja zgadzam się z tym, że ta słabość krytyki jest bardzo widoczna, ale właściwie najchętniej skierowałbym to pytanie do naszych autorów, czy oni cokolwiek w ogóle z krytyki mają, z krytyki ich książek, bo oczywiście są świetni krytycy, to ubolewanie, że nie mamy Jana Błońskiego, w którego buty nie chce wejść Jerzy Jarzębski, bo on za mało publikuje, jest trochę jałowe. Oczywiście są świetnie piszący krytycy, poza tymi, którzy tu siedzą, nie wiem... Ci są świetni, tak? Marek Zaleski wspaniale pisze, ale jego to w ogóle nie interesuje, żeby być takim krytykiem, recenzentem na co dzień. I jakby to, że nie ma recenzji książek, które masowo się ukazują, bo my tu mamy 65 debiutów, ale... No, do Gdyni dostajemy 400 woluminów, prawda? A to jeszcze też nie wszystko, co się ukazuje. I to jest bardzo smutne, że te książki nie mogą liczyć na żaden odzew, taki nawet recenzencki, nie? Taki krytyczny na poziomie Jarzębskiego i Błońskiego, ale taki solidny recenzencki odzew, że nie ma takiego, jakby powiedzieć, obowiązku recenzenckiego. Ja to porównuję do Szwecji, w której mieszkałem ciurkiem przez 20 lat i wciąż tam bywam. I to jest tak zupełnie, tak boleśnie odmienna sytuacja, bo tam każda książka prozatorska, debiutancka czy nie, która się ukazuje, może liczyć na w tym tygodniu i w następnym i za 2 tygodnie po tym, jak się ukazuje, na kilkanaście solidnych papierowych recenzji. U nas to zeszło trochę do internetu. Zosia prowadzi najlepsze pismo, dwutygodnik, które jakoś się broni, ale też przecież recenzujecie tam tylko kilka książek, prawda? Nie zdołacie zrecenzować wszystkiego, co się ukazuje. A po prostu w Szwecji ciągle istnieją papierowe gazety i tych gazet regionalnych, dotowanych przez państwo, bo one by się same nie utrzymały, jest kilkadziesiąt. Każda z nich ma swoje strony czy dodatki kulturalne i każda z nich zamieszcza przyzwoite, solidne, obszerne, wyczerpujące recenzje wszystkich nowości. I czy to jest dla was, jak wy się odnajdujecie w tej sytuacji? Bo nie sądzę, żeby, no oczywiście, pan Hen, czy Maciej Płaza, czy Weronika Murek, to były takie debiuty no, z wielkim hukiem, prawda, i były recenzje jakieś, ale też ich nie było tak wiele, prawda. To tam schodzi do jakiegoś takiego półświatka internetowego typu strony Lubimy Czytać i one są fajne. Ja też lubię tam zaglądać i czytać, co tacy czytelnicy amatorzy
piszą. Są też blogi takie krytyczne, prawda, bardzo przyzwoite niektóre, bardzo, bardzo dobre, ale czy wy macie jakiś pożytek z krytyki, z recenzentów? Czy... Jeszcze może coś. Dopowiem, zanim córka uniemożliwi mi wypowiadanie się dalsze, że rzeczywiście w dwutygodniku my mamy szansę sporo recenzji publikować wbrew pozorom w porównaniu do tego, co, jak to jest na papierze, ale przede wszystkim nie powinniśmy traktować internetu jako tej gorszej przestrzeni do omawiania literatury. To nie jest gorsza przestrzeń, to jest taka sama przestrzeń jak papier i tak samo można ją jakościowo zagospodarować. Problem leży jedynie w tym, że często jest to robione bardzo źle i bardzo niechlujnie, bez przyłożenia właśnie do tego takich standardów, jakie mamy zwyczaj stosować do papieru, czyli nie wiem, korekta, redakcja, porządne myślenie o tym, co ma się w sąsiedztwie czego ukazać. Więc krytyka internetowa, powiedziałabym, że nie jest zamiast tej krytyki papierowej, tylko właśnie być może jest tym polem, na którym możemy się skupić, jeśli myślimy o tym, czym krytyka może się stać, od jakiej strony krytyk może być dziś ważny, bo na przykład o ile być może niewielu ludzi, niewielu czytelników czyta sążniste recenzje z książek i eseje, o tyle na przykład kwestia pomocy w wyborze w tym, co czytać, jest tym bardziej istotna w tej chwili wobec zalewu książek oraz ich bardzo agresywnej promocji, która często nas myli co do tego, co jest dobre, a co złe, co jest, który autor zagraniczny jest autorem rzeczywiście wysokiej klasy, a który pisze książki, które można czytać dla przyjemności na pewno, ale nie, po nic więcej, to nas wszystko myli. I dzięki krytyce też internetowej, też tej, którą być może uważamy za nieco gorszą, czy czytelnik jakoś w tym gąszczu może się poruszać, więc może to od tej strony można zacząć to myślenie o tym, jak dalej z tym postępować. Ja obiecywałem, że nie będę nikogo wywoływał do odpowiedzi, ale nie obiecywałem, że Zbyszek Kruszyński tego nie zrobi. Zostaliście Państwo wywołani. No to ja tak sobie myślę, że my jesteśmy rzeczywiście taką nietypową grupą szczęśliwców, którzy zostali zrecenzowani. Właściwie wszyscy, jak tu siedzimy. No i sam fakt, że też zostaliśmy nominowani do tej nagrody, też w jakiś sposób nas uprzywilejowuje jako autorów. Ale dlatego wolałbym odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia czytelnika, a nie autora, że rzeczywiście jako czytelnik, wchodząc do księgarni czy czytając, nie wiem, jakieś katalogi księgarskie, czuję się kompletnie zagubiony, bo tak jak pani powiedziała, z tych sloganów reklamowych można by wnioskować, że wszystko to, co nam oferują księgarze, to są same arcydzieła, a jeżeli coś nie jest arcydziełem, to prawdopodobnie o tym tak głośno się nie mówi. A chciałoby się rzeczywiście, żeby no było jakieś miarodajne źródło, do którego można sięgnąć i jakoś tam czerpać z tego. I oczywiście no, są te recenzje, tylko jest ich za mało, bo jest, no przecież wiemy, jest za mało miejsca w tych papierowych czasopismach. Jeśli chodzi o internet, to tu się zgodzę z panią, że w internecie te recenzje mają przyszłość, ale no w tej chwili żyjemy w takiej rzeczywistości mieszanej, cyfrowo-analogowej, w której wiele osób jeszcze nie nabrało nawyku wyszukiwania recenzji w internecie albo sięgania nawet po tak renomowane portale jak Dwutygodnik, prawda? To się nazywa portal? No coś takiego, no powiedzmy. Bo jeszcze nawet ludzie z mojego pokolenia nie są pewni, czy używają właściwej terminologii, jeśli chodzi właśnie o... Właśnie samo to, że pan zadaje to pytanie, czy to jest jeszcze portal, świadczy o tym, że my się nie umiemy poruszać w tej przestrzeni internetowej, nie wiemy, co jest sensowne, co nie. Więc to jest na pewno jakaś przyszłość, być może w ogóle przyszłość całej prasy, ale no na razie chcielibyśmy też i w papierowej prasie, żeby my czytelnicy, nie my autorzy też, ale
właśnie czytelnicy chcielibyśmy mieć dostęp do miarodajnych recenzji, właśnie nie esejów krytycznych, tylko miarodajnych recenzji, które w dodatku konkurowałyby ze sobą. Więc powiedzmy, że jak Justyna Ześ napisze w Polityce, to Bratkowski w Newsweeku powinien napisać też coś i w innych pismach, też być może z innych rejonów i też nie tak z innej też półki, no, powiedzmy, są pisma takie właśnie jak tygodniki opinii, są poważne dzienniki, ale i w tabloidach, i w pismach kolorowych, i w pismach poradnikach, pismach typu Tyle Tydzień, no bo wszędzie powinno być coś takiego, żeby zwykły czytelnik mógł odnaleźć tam jakieś wskazówki, jak się rozeznać w tej ogromnej ofercie, która rzeczywiście powoduje wrażenie kompletnego chaosu. No i teraz na tym poprzestanę. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Czy... No dobrze, to przeczytaliśmy. Kapituła przeczytała 60 kilka książek. To może pomyślmy przez chwilę o takich dominantach, o tematach, które tam się pojawiały. Pierwszym, który w mojej lekturze zwracał uwagę, to temat rodziny. Taki rozrachunek. Rodzina jako źródło cierpień. To takie bardzo gombrowiczowskie by było, gdyby nie to, że mam wrażenie, to nie dotyczy oczywiście państwa nominowanych, bo gdyby dotyczyło, to państwo by nie byli nominowani, ale mam takie wrażenie, że ten temat wyradza się w rodzaj takiej groteskowej satyry, to znaczy pojawia się ojciec w siatkowym podkoszulku odrażający, Petr w zębach, neurasteniczna matka, która się poświęca albo też już jest kompletną abnegatką i to tak toczy się w kręgu takich tez znanych od dawna, motywów znanych od dawna, tylko czasem to wygląda rzeczywiście jakby to było próbą ośmieszenia tych motywów. Ja nie wiem, czy ja mam rację. Tak, na pewno temat rodziny i dzieciństwa jest strasznie ważny we wszystkich książkach i to jest bardzo ważne. Ja na przykład kiedy czytałam te 60 parę książek, to uświadomiłam sobie, jak niezwykle ważną jest kwestia rocznikowa, pokoleniowa, że ona pokazuje te stany i emocji rodziny, jakby też kontaktów z rówieśnikami, to też się wydaje bardzo ważne, z punktu widzenia tego, jak ktoś jest ulokowany, autor, autorka jest ulokowana jakby w czasie, prawda? I te albo te blokowiska, albo małe miasteczka, albo wielkie miasta, wielka płyta, że to wszystko było bardzo mocno związane z tym rytmem historycznym, związanym, kiedy ktoś się urodził. To bardzo mnie uderzyło i tutaj pojawianie się pewnych podobieństw było właśnie związane też, jak sądzę, z tą wielką historią, która nas jakoś miele i która w tych książkach w taki dziwny sposób jest, właśnie poprzez te rodziny. Czasem to jest bardzo stereotypowe, tak jak tutaj mówisz, ale czasami jest bardzo też ciekawe, bo mi się wydaje, że te elementy, kiedy ta rodzina pojawia się tak w nieoczekiwany sposób właśnie i ten problem pokoleń. Właśnie tak jak na przykład w Państwa książkach, bo to wszystko tam jednak jest, ale takie nieoczywiste. To wtedy to jest ciekawe. Rzeczywiście jest coś takiego, że w ciągu ostatnich, no powiedzmy już kilkudziesięciu lat niesłychanie zmieniło się otoczenie materialne nasze i to świetnie widać w filmach. Znaczy te filmy, które robią na mnie na przykład wrażenie prawdziwych, to są filmy, które prawdziwie rekonstruują otoczenie materialne. Nie pamiętam w tej chwili tytułu, był taki film o takim zespole młodzieżowym grającym w czasach stanu wojennego. Nigdy nie pamiętam tytułu tego filmu, ale pamiętam, że zrobiło na mnie wielkie wrażenie
to, jak dokładnie oni rekonstruowali rzeczywistość materialną, która była wtedy. Tu obsów jest bardzo prosty i łatwy, bo wystarczy zastosować jeden element nie taki i człowiek, który pamięta te czasy, natychmiast to zdyskwalifikuje. Dlatego, że te elementy tworzyły rzeczywistość, która nas jakoś ukształtowała. I to samo jest z rolami ludzi, rolami zawodowymi, rolami społecznymi. To znaczy ci młodzi, powiedzmy w tej chwili już nie tacy młodzi, filmowcy czy pisarze, czy no ci rekonstruujący tamtą epokę, wtedy byli dziećmi i byli jakoś, no, prawda, urobieni przez swoich rodziców, dziadków. I teraz ten proces czytania ich, kim oni są, zresztą świetnie to widać w książce Macieja Płazy, jak zmienia się obraz jego ojca, tego bohatera, prawda? To jest bardzo, bardzo interesujące. I bardzo charakterystyczne dla tych ostatnich czasów jest przejście od takiego obrazu bezpośrednich, prawda, rodziców, najczęściej rodziców, czasem dziadków, w takim tonie apoteozy pokazywanych, tak jak jest u Chwina, tak jak jest u Hillego, przejście do portretów bardzo rzeczywiście krytycznych, złośliwych, no, tak jak jest u Franczaka, prawda, u Sławińskiego, Królowej Tiramisu, no i tak dalej, prawda, tych książek jest bardzo dużo. A tak, tak, tak. No więc jednym słowem to się bardzo zmienia. Znaczy jest wyraźny proces taki odrzucania starszych. Chciałem się nie odzywać, ale tu się muszę odezwać, dlatego że to było moje największe rozczarowanie w trakcie lektury tych 65 pozycji, jak Tomek skrupulatnie policzył, że znowu muszę zastrzec, że nie dotyczy to książek nominowanych akurat, ale że znakomita większość tej literatury działa się nigdzie i w żadnej przestrzeni. To znaczy, że praca, podejrzewam, tak nad tekstem tych pozycji nie była poprzedzona żadnym, jak to się po polsku mówi, researchem. Że to co było tłem zdarzeń, często w tym nurcie rodzinnym, tak go nazwijmy roboczo, czy ja bym wolał nawet chyba nurt feministyczny, bo mam takie poczucie, że to jest taki nurt dominujący wśród tych pozycji, który się autoparodiuje. Czym większą krzywdę słusznym celom, jakby stawianym przez różne nurty myślenia feministycznego stawiają, że to jest rzeczywiście coś, która jest przejęta z, nie wiem, no z tych najbardziej popularnych, ale krótko klikanych w przestrzeni internetowych, tak. No dla mnie taką kwintesencją była powieść, którą ja najgłębiej przeżyłem na zasadzie negatywnej, zresztą tych 65. Pisałem już to także to już jest opublikowane, więc mogę to powiedzieć też głośno publicznie, myślę o Szeolu, tak. Ta powieść dzieje się nigdzie, to jest takie nagromadzenie potwornych stereotypów, z nagłówków, różnych pudelków internetowych, że to rzeczywiście jest coś nieprawdopodobnego. W tle oczywiście są jakieś sygnały, także popularne, z toksyczną rodziną, z nieudanym seksem, to wszystko gdzieś jest, ale tam są
tam jest tak straszliwe nagromadzenie stereotypów, że mnie, jako że tą powieść czytałem jako jedną z pierwszych, sukcesywnie przesyłaliście, mnie to odrzuciło całkiem po prostu. I właśnie jeśli ja miałbym postawić jakąkolwiek diagnozę, to taki rodzaj rozpaczy, że chyba nie było, a na pewno nie było paru pozycji, które byłyby jakąś taką wypowiedzią, ja wiem, generacyjną, które jakoś próbowałyby diagnozować świat. Jeszcze dopowiem, to jakby kontynuacja tego, co Jerzy mówiłeś. To jest nieprawdopodobne. Znaczy, ja pierwszy raz byłem, ja już nie pamiętam kiedy, w Radomiu. I ja pamiętam swój pierwszy spacer po ulicy Żeromskiego. Muszę Państwu powiedzieć, że to było potworne miejsce. To była straszna przestrzeń. Ja teraz jestem od czwartku chyba, tak? I spacerujemy dużo po Radomiu. I na nas ta przestrzeń jest przyjazna, coraz bardziej przyjazna. Na nas w tych przestrzeniach odkrywamy miejsca, które wydawały się, że one są niemożliwe. Ja bym tego od tej literatury, która nastawiona jest na jakąś ocenę, na jakąś diagnozę współczesności oczekiwał. Ja tego niestety, i mówię to z pewnym niepokojem, nie odnalazłem w tym zestawie. Czy radomscy pisarze mają szansę w następnej edycji, jeśli dobrze opiszą zmiany przestrzeni radomskiej? Jasne. Bo panie równocześnie więc... Króciutko tylko jeszcze chciałam powiedzieć o tym, być może powodach, dla których te powieści w dużym stopniu, zwłaszcza o rodzinie, zwłaszcza generacyjne, zwłaszcza jakoś zorientowane na takie najbliższe otoczenie, środowisko, były kiepskie, bo były właściwie, mam wrażenie, że ci autorzy nie myśleli w ogóle o powieści jako o czymś, co jest artystyczne, co właściwie trzeba jakoś skomponować, trzeba by jednak pamiętać o różnego rodzaju figurach, no, o różnych poziomach, które się powieści pojawiają, o jakby różnych możliwościach narracji, wprowadzania autora, nie wprowadzania go do powieści. No, moim zdaniem jakby cały czas zawodzi nas takie, zawodzi zbyt uproszczone myślenie o powieści. Znaczy to powoduje, że znaczy powieść, każdemu się wydaje, że może napisać powieść, a zwłaszcza może ją napisać o sobie, a zwłaszcza może ją napisać o swojej rodzinie. I ten rodzaj takiej pułapki, w którą niektórzy autorzy wpadają, tutaj był bardzo widoczny. Znaczy jakby powieść przestaje działać jako przedmiot, obiekt artystyczny, a staje się po prostu takim, nie wiem, no, odrobioną lekcją domową z języka polskiego na przykład. I tutaj ten powrót fabuły, takiej fabuły bardzo właśnie skonwencjonalizowanej, bardzo tradycyjnie pomyślanej, a właściwie nawet nie pomyślanej, tylko niejako no, na zasadzie kopiuj wklej robionej, to byłby chyba jakby przyczyna moim zdaniem takiego, a nie innego obrazu polskiej powieści, a nie to, co Józef Olejniczak mówił, że feminizm. Znaczy to feminizm nie zawinił jakby tak, jak jednak takie myślenie niezbyt zaawansowane myślenie o artystyczności literatury w ogóle. Ja bym chciała w ogóle odpowiedzieć na wszystkie pytania, które do tej pory padły. Słuchamy. Oraz wreszcie przejść na stronę, na jasną stronę, żebyśmy nie mieli wrażenia, że jest tak strasznie kiepsko i zamordowały nas te 65 książek, bo... Dowody tam siedzą. Tak, właśnie chciałam zwrócić się w tamtą stronę, bo tym, czego szukamy w literaturze, przede wszystkim ja mówię o sobie jako czytelnik, przede wszystkim nie jako krytyk, bo bardziej właściwie krytyk też jest przede wszystkim czytelnikiem, to szuka zaskoczenia, czy żeby ta książka była jak ten człowiek, którego spotykamy i nie wiemy, kogo spotkamy. Potem się okazuje, że to jest bardzo ciekawe spotkanie, absolutnie zaskakujące. I tak było przy okazji tych wszystkich książek, które są zupełnie różne, to jest niesamowite. Rozmaite gatunki, właściwie kompletne zaskoczenia, odwaga przecież. Formalne eksperymenty, język, który prowadzi nas tam, gdzie się nie spodziewamy. Ożywienie takiej właśnie literatury związanej z wsią, co też tutaj jest, ale też jakichś tradycji literackich, które przywoływanie rozmaitych tradycji, których się nie spodziewamy. Tak, żebyście każda z tych książek nominowanych
była absolutnym zaskoczeniem. I to jest coś niesamowitego. Nie wchodźmy już w to narzekanie, jaka ta proza jest okropna, bo mamy tutaj po prostu absolutne zaskoczenie. Tak. Ja tylko chcę się odezwać, żeby poprzeć ten głos, bo po prostu mam takie poczucie, że wybraliśmy 5 bardzo dobrych i ciekawych książek, zaskakujących, które było dla nas ciekawe, więc i których często mieliśmy takie momenty entuzjazmu, więc to jest strasznie ważne i to było i bardzo nam się z tego się cieszymy. Propozycje są takie chyba jak zwykle, 5 z 65, prawda? Czy 7, czy 8 z 65, to tak jest. Napytaliśmy sobie biedy, bo nie wiemy kogo wybrać. Tak, każdy z nas miał też takie typy, które nie przyszły, więc, a które uważamy. Więc ja myślę, że tych książek, które uznajemy za dobre, to było z 10-12, prawda? Ale pozostanę w pozycji złego policjanta. To znaczy... feminizmie. Nie. Tych moich oczekiwań, że narracja, że proza jednak odpowiada mi na moje pytania, te tu i teraz współczesne, to ja takich odpowiedzi znalazłem niewiele. Paradoksem jest, mieliśmy nie mówić, bo mamy swoich preferencji jakby jurorskich, nie. To jest pewnego rodzaju paradoks, że najwięcej odpowiedzi na swoją współczesność, na moje osadzenie współczesności, ja znalazłem w niesłychanym dla mnie eksperymencie powieści historycznej, ożywiającej martwy gatunek, martwą odmianę gatunkową. O jakiej powieści mówię, to Państwo się na pewno domyślacie. To było dość niezwykłe doświadczenie. Także pozostaję złym policjantem. Dobrze, to w takim razie chwilę o tym, bo powiedziałeś, że się dzieją nigdzie większość tych powieści. Ja tak do końca się z tym też nie mogę zgodzić, zresztą wypowiedzi pani Justyny to się pojawiło, że jest jednak takie szczególne miejsce. Może nie tyle wieś, co nie miasto. Przedmieścia, opuszczone blokowiska, wieś, ale niekoniecznie ta wieś z dzieciństwa tylko przecież. Także ta wieś no prawie współczesna. Co to oznacza? Skąd to się bierze? Taka nieobecność miasta, ona jest w prozie pani Agnieszki Kłos obecna to miasto, ale to też jest przestrzeń taka mocno zdegradowana, mam wrażenie. To jest miasto, no, może po zagładzie właśnie wręcz. Co sądzicie o tym? Skąd to się bierze? To miasto przestało być atrakcyjne. Jak miasto, to korporacja, słoiki i tym podobne banały. No właśnie, skąd? Skąd? Ja chętnie usłyszę, co Justyna Sobolewska miała do powiedzenia, bo miała odpowiedzieć na wszystkie poprzednie pytania. Nie doczekałam się. To może ja również zacznę od tego, że chciałabym odpowiedzieć trochę a propos tego, o czym pan mówi, ale poprzez kontekst tych wcześniej zadanych pytań. Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą to jest tradycja, na której mi ogromnie zależy i właściwie kiedy mówimy o kontekście internetu, kiedy mówimy o kontekście literatury, krytyki, nieobecności tej krytyki i papieru, to cały czas myślę o tym kontekście tradycji i im częściej sięgam do tradycji, rzeczywiście do tropów, do książek, do omówień, które mają taką ogładę i taki sznyt dawnych lat, dawnej krytyki literackiej w Polsce, odczuwam ogromną przyjemność jako czytelniczka. Czego mi brakuje? Właśnie takich omówień. Mogę porównać tylko rynek niemiecki i rynek polski i posługując się po pierwsze takim przejrzeniem prasy papierowej, która w Polsce, jak Państwo wiedzą, nie jest w najlepszej kondycji i jednocześnie internetu, który być może rzeczywiście rozkwita, ale dla mnie stanowi nieciekawy kontekst dla literatury, dla tradycji, właśnie dla omówień powieści czy książek, czy tego, co dzieje się w tej chwili na rynku wydawniczym. To rynek niemiecki oferuje rzeczywiście czytelnikom, którzy chcą czytać głębiej, więcej i chcą na przykład sięgnąć głębiej do literatury i do całego kontekstu, oferuje bardzo dużo, bo tam są opisane książki, omawiane, są to recenzje wielostronicowe i to są właściwie opowieści o książce. Tego mi bardzo brakuje. To czasami za pośrednictwem państwa piór odbywa się. Mam na myśli tutaj wysoko nakładową prasę, która dobrze sobie radzi, zwłaszcza na rynku wydawniczym warszawskim. Ale jeśli chodzi o inne czasopisma, to jak Państwo wiedzą, czasopisma, które zajmowały się takimi omówieniami bardzo szczegółowymi i takimi przygodami intelektualnymi dla nas, dla czytelników, one właściwie no, przestały wychodzić.
Mam na myśli tutaj kwartalniki, mam na myśli tutaj dwumiesięczniki czy miesięczniki i tak dalej. To jedna rzecz, a więc tradycja. Druga rzecz to jest kontekst. I tutaj, kiedy Państwo mówią o internecie, to ja wiem, co dzieje się na rynku internetowym. Jestem jednocześnie chyba zagorzałym zwolennikiem internetu i zagorzałym przeciwnikiem. I wiem, co dzieje się i jak bardzo odstajemy od standardów internetowych, jeśli chodzi o internet amerykański, który jest co najmniej o 20 lat starszy od naszego. I co się dzieje na rynkach właśnie internetowych zachodnich. I co się dzieje w Polsce. Co mi przeszkadza? Kontekst, a więc reklamy, banery, to wszystko, co powoduje, że ja czuję pewną nieczystość, jeśli chodzi o literaturę. Jeżeli czytam ją w wydaniu papierowym albo książkowym, sięgam po książkę coraz częściej, chodzi mi o omówienia krytyczno-literackie dawne, cały czas myślę o tradycji, tam mi nic nie przeszkadza. Ja jestem z tym tekstem sam na sam i to mi odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o internetowe omówienia, przeszkadza mi kontekst. To wręcz kaleczy moje czytanie, tak? A więc to, co wyskakuje w postaci banerów, to Państwo znają. Kolejna rzecz to jest doraźność, czyli w zasadzie ja mam na wyciągnięcie ręki tą daną rzecz, to mi też przeszkadza. Ja wybieram się do biblioteki po to, żeby coś przeczytać i to jest dla mnie przygoda. To jest wydłużanie i oczekiwanie, to mi odpowiada. Kolejna rzecz to jest to, o czym Państwo mówią, więc o czasie. I to się wiąże z tradycją, i to się wiąże z doraźnością i oczywiście z internetem. Ta czasowość, a więc moment, w którym książka wychodzi, ja nazajutrz nie mam na blogu czy w internecie omówienia bardzo powierzchownego, czasami zupełnie niezdarnego, kiedy ta książka się nieco odleży i kiedy rzeczywiście autor, bo przecież Państwo jako krytycy też pracują i wiem, jak bardzo ciężko, zdaję sobie sprawę, jak czytacie i jak się przygotowujecie do pisania swoich tekstów, mi to odpowiada, że to jest zrobione. I mówię to z pozycji czytelnika i mówię też z pozycji osoby, która czasem pisuje, że to jest zrobione dobrze. W internecie nie dostrzegam tego. Nasza autorka rzeczywiście bardzo poczytnego czasopisma internetowego, jakim jest Dwutygodnik, świetnego, wyszła. Ale jeżeli czytam i jeżeli rekomenduję komukolwiek coś, co istnieje w internecie, to tylko Dwutygodnik. Ale to jest jedno z nielicznych źródeł, gdzie nie przeszkadzają mi te konteksty, o których Państwu mówiłam. A teraz odpowiadając może na pytanie Pana dotyczące tego spustoszenia. To chyba za tym się to kryje i chyba dużo mówiłam o sile tradycji. O sile tej genezy, która powoduje, że chodzę do biblioteki i właściwie jeśli chodzi o pokoleniowość, bo to pominęłam, to muszę Państwu powiedzieć, że chociaż być może to nie przystaje do tego, co napisałam, ale tęsknię za tradycją, za starością, za tym, co dawne, za pewnym sztafarzem, który był dobrze zrobiony w literaturze. Co czytam? Czytam klasykę. Jakoś bardzo mocno wchodzę coraz głębiej i coraz dalej, coraz bardziej w tamtą stronę. W związku z tym ta doraźność tych tekstów internetowych i tego, co związane z rynkiem wydawniczym, nie zalewa mnie to, mi to nie przeszkadza. Ja odczekuję. Lubię na przykład gazety, które się zestarzały. Specjalnie wypożyczam stare gazety, które mają 2 lata na przykład, albo jeszcze dłużej. Ja wtedy naprawdę widzę jakość tych tekstów, i widzę szerszy kontekst, mi to pomaga. Także absolutnie nie przeszkadza mi, że ja tego nie mam na smartfonie i nie mam od razu dostępu do literatury, nie mam od razu na przykład wypowiedzi pisarza czy reżysera. Myślę, że to się musi zawsze ułożyć i im dłużej ten stan układania, tym lepiej i dla książki, i dla krytyki, i dla tego, co jest siłą w ogóle czytelniczą. Jeśli chodzi natomiast o Pana pytanie dotyczące tego, jak bardzo zdruzgotane to są miasta, to myślę, że zapominamy o tradycji i odpowiadając tak zupełnie chaotycznie, niejako z podróży, coraz więcej jest właśnie takich miast, które nie są już miastami. Ja idąc do Państwa na spotkanie widziałam Radom. Jestem tutaj po raz pierwszy w życiu i do końca nie wiedziałam, gdzie jestem. Czy jestem w mieście, które właściwie objawiło się w latach 60. XX wieku, czy jestem w mieście, które było zniszczone przez wojnę, czy jestem w mieście, które jest właśnie przebudowane, czy to jest miasto, które jest scenografią być może teatralną albo filmową do jakiejś opowieści o świecie żydowskim, nieistniejącym już w Polsce. Tak mi się objawił Radom. Tych miast właśnie, takich właśnie miast, trochę pozbawionych tradycji, trochę z niepamięcią jest bardzo dużo. To jest na przykład Tarnów, to jest na przykład mój Rawicz rodzinny i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o wielkość tych miast. Chodzi raczej o sposoby myślenia, o Państwa aktywność jako społeczności i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że chyba siła tradycji. Od tego odchodzimy i to powoduje, że ślepniemy. Ja to tak rozumiem.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Mówiliśmy o historii. A, bardzo proszę. Ja się nie garnę do głosu. Jak widzę, że mój głos nie został zauważony, to mam ochotę uciec. Nie, proszę nie uciekać. Proszę wybaczyć ślepotę. Ja myślałem, że jak pan zaczął mówić o tej rodzinie jako źródle cierpień, to myślałem, że to jest jakiś delikatny przytyk pod adresem mojej książeczki. Więc jedno słowo powiem o tym dzieciństwie, o tej materialności świata, który się przedstawia, a jedno słowo o prowincji. Właściwie o prowincji, bo to pan powiedział o niemieście, no to nie miasto, to właściwie prowincja w pewnym sensie. Znaczy miasto też może być prowincjonalne, ale prowincja jest jakimś szerszym pojęciem. Myślę, że sprawa z tym dzieciństwem jest trochę, pisanie o dzieciństwie jest bardzo kuszące. W filmie Małżowina Wojciecha Smorzowskiego pada takie zdanie, które wypowiada Marcin Świetlicki, że pierwszą książkę napisałem o dzieciństwie, co jest najłatwiejsze, bo każdy miał jakieś dzieciństwo, prawda? Więc jest taka pokusa, że jak się siada, żeby coś napisać, jeszcze pierwszą książkę, no to właściwie sięga się po to, co ma każdy, prawda? I oczywiście można analizować na wielu różnych sposobów, dlaczego to jest ryzykowne, dlaczego to się może udać, bądź nie udać. Natomiast jest jedna też prosta rzecz, która nie rozwiązuje wszystkiego, ale jednak sprawia, że unika się pewnej pokusy właśnie wpadania w skrajności. Znaczy to jest szacunek po prostu. Znaczy pisząc na przykład o ludziach, czy biorąc sobie za wzory, za jakieś modele, na przykład autentyczne postacie, co się robi zwykle pisząc o dzieciństwie, prawda? Rodzice, rodzeństwo, brat, siostra, tam, zazwyczaj rodzice, prawda? No bo figury ojca, matki są takie właśnie, aż się proszą, żeby je wziąć, coś napisać o nich. Myślę, że to od tej pułapki takiej prostej, prymitywnej satyry pozwala uciec szacunek po prostu. Znaczy ja się na przykład z debiutem nie spieszyłem, jak widać. Nie napisałem tej książki na wieku 20 parę lat i może rzeczywiście pozwoliło mi to rzeczywiście zrozumieć lepiej siebie, tego kim byłem i tego kim byli ludzie, wśród których ja po prostu wyrastałem. To jest bardzo proste, to banalnie brzmi, ale to jest taka jest prawda. Ja nie lubię literatury interwencyjnej. Znaczy ja w ogóle nie lubię ironii na przykład. Ironia jest strasznie łatwą pokusą. Łatwo być prostatym, łatwo jest źle pisać ironicznie. Ja się od tego, jakby od ironii w ogóle starałem, jako pisarz starałem trzymać z daleka. I myślę, że to jest też sposób na to, żeby nie wpadać w jakieś takie łatwe, nie wiem, łatwą satyrę, łatwe krytykowanie, ale też w jakieś stereotypy. Myślenie o ludziach na przykład, jacy oni są, jacy mogli być i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to niemiasto, to no jest rzeczywiście w tym jakiś fenomen, skąd się biorą te książki o na przykład o właśnie niemieście, wsi, prowincji, małych miasteczkach i tak dalej. Myślę, że prowincja, znaczy to też jest oczywiście temat rzeka, ale prowincja jest takim światem rozrzedzonym, jeśli chodzi o jakby populację, o jakby liczbę jednostkowych egzystencji, a przez to każda z tych jednostkowych egzystencji jest zagęszczona. Jeśli skupić na nich wzrok, to w każdej z tych egzystencji odsłania się taka głębia, której rzeczywiście w rzeczywistości wielkomiejskiej nie ma, także ja jej nie widzę. Ja osobiście w ogóle nie lubię miasta, ja się czuję w głębi duszy prowincjuszem. Mieszkam w dużym mieście, no może nie w wielkim, ale w dużym mieście, bo w Poznaniu od wielu lat. Ale w głębi duszy zawsze się czuję prowincjuszem i myślę, że kiedyś na tę prowincję wrócę, żeby jakoś się postawić w jej obliczu, ponownie skonfrontować, jakoś dotrzeć do siebie samego, bo to jest też bardzo charakterystyczny proces, wychodzenie z prowincji, prawda? Jak Marta Piwińska, która pisała, że każdy romantyk właściwie był prowincjuszem, prawda? Że to był taki obowiązkowy etap w dojrzewaniu twórczym romantyka. On musiał być prowincjuszem, musiał wyjść z tej prowincji i wyjechać do tej Warszawy, czy do tego Paryża i prawda, później za nią tęsknić i ją opisywać, czy to Litwa, czy to Ukraina i tak dalej. Ja, co może być, brzmieć dziwnie, bo to może być niekoniecznie możliwe do wyczytania z mojej książeczki, ale czuję, że literatura romantyczna mnie w ogóle bardzo inspiruje. I ta prawidłowość, wychodzenie z prowincji, jakby ucieczka do miasta,
A potem nawet nie to, że taka prosta nostalgia, tęsknota za tym, co się zostawiło za sobą, ale próba takiego bardzo głębokiego, kontemplacyjnego, bo wynikającego z wielu lat namysłu, wejrzenia w to, kim się było, prawda? I w to, czym jest ta prowincja. Jest bardzo, bardzo twórcze. Także to jest kilkanaście, tak jak mówię, kilkanaście lat, czy tam nawet więcej, w moim przypadku było to kilkanaście, namysłu, zaglądania samego siebie w głąb i zobaczenia tam takiego małego świadka, który zostawiłem. I po wielu latach rzeczywiście można ten światek zrozumieć. I wtedy jest dobry moment, zyskuje się gotowość, żeby o tym napisać. To tak z mojej perspektywy pisarza, pisarczyka, powiedzmy, wygląda. Dziękuję, patrzę uważnie. Już teraz, żeby nikogo nie pominąć. To może przez chwilę o tej tradycji jeszcze i o nowej tradycji, tak? Jak to w pewnym filmie klasycznym była mowa. Bo tu Ewa Graczyk mówiła o tym, że byliście państwo, czy część tych książek była zaskakująca. Odkrywała nam nowe języki, tak? Nowe sposoby wypowiedzi i nawiązywała do różnych tradycji mniej obecnych w literaturze polskiej. Ja się tak teraz zastanawiam, czy to pragnienie, że tej odkrywczości, czy tego nowatorstwa, czyje to jest bardziej pragnienie, czy krytyki literackiej, czy to jest państwa pragnienie, państwa potrzeba. Bo jak się tak zastanawiam, bo ja nie chciałbym mówić o żadnej z książek inaczej niż Józek, bo tak się umawialiśmy, ale to inny przykład. Dla mnie był jeden z paszportów polityki, przyznany, jak przeczytałem w uzasadnieniu, za nawiązanie do tradycji sprzed 50 lat mniej więcej, tak? Literatury Gonzo. Przyznany w moim czytelniczym przekonaniu no dość przeciętnej książce. Był takim wołaniem, dajcie nam coś nowego, użyjcie czegoś nowego, pokażcie inne możliwości polskiego języka, polskiej literatury. To komu to bardziej potrzebne? Krytyce? Państwu? Czy państwo odpowiadacie na oczekiwania krytyki? Jak to się odbywa? Ja bym chętnie znów popytał autorów, to odpytałbym ich też, bo rzeczywiście te książki są wszystkie, każda na inny sposób bardzo nowatorska. Również książka Macieja Płazy, która wydawałaby się właśnie jest takim samograjem debiutanckim, tak jak pan mówi, no to jakoś prosi się, żeby pisać o dzieciństwie, prawda, pierwszą książkę, ale ona jest zupełnie nowa dla mnie i ona, nawiązując do tego trochę nurtu chłopskiego polskiej literatury, wcale go nie powiela. Ja bym po prostu zapytał, mnie na przykład szalenie fascynuje, skąd bierze się pisarstwo Weroniki Murek, po kim ona pisze, skąd ona to bierze, jak ona to robi. To jest dla mnie wielka zagadka. To mi się szalenie podoba, czytam to tam i z powrotem, niewiele z tego rozumiem, szalenie mi się podoba i nie wiem, skąd to się bierze zupełnie. No, w przypadku Tomasza Wiśniewskiego to mu łatwiej, to można zobaczyć, że to może bierze się z francuskich surrealistów trochę, prawda, tak, ale skąd, no bo każdy musi mieć jakiś, jakby nikt nie pisze jak pierwszy niewinny jednak, prawda, każdy jednak pisze trochę po kimś. To byłoby ciekawe, gdybyście zechcieli państwo opowiedzieć się po czyjejś stronie tradycji literackiej. To byłoby ciekawsze, niż gdyby znowu profesor Olejniczak coś powiedział tu smutnego. Czujcie się państwo wywołani do głosu. Ja mam same wesołe rzeczy do powiedzenia. No po kolei, tak jak w szkole, skoro tu Zbyszek zaproponował taki porządek. To po kolei, panie Tomaszu. Po prostu jacy pisarze wam imponują, jakich nienawidzicie? No, ja bym najszerzej powiedział, że nawiązuję do tradycji literatury pojętej jako zabawa. Kiedy myślimy na przykład o początkach powieści europejskiej, Cervantes, Rabelais, to widzimy wyraźnie, że tam jedną z podstawowych intencji było rozweselić czytelnika.
a dzisiaj przeciwnie. Mam wrażenie, że chce się go dobić. Pełno jest we współczesnej prozie przede wszystkim, ale myślę, że z poezją jest jeszcze gorzej. Dużo neurozy, lęku, śmierci, problemów wszelkiego rodzaju. No i mi brakuje, jako czytelnikowi, życia. Życia i energii. No i dlaczego Francuzi? No bo mi się wydaje, że tam było najwięcej tej energii w XX wieku. No i w tym w najwyższym stopniu jakby widzę siebie. To jest jakby... No jestem też sceptyczny wobec czegoś takiego, że ktoś wywiera wpływ na kogoś. Bardziej mi się wydaje, że ktoś właśnie odkrywa w jakimś autorze z przeszłości coś, co już i tak ma w sobie. Ale śmierć istnieje, panie Tomaszu, nie? Oczywiście istnieje, ale nie tylko śmierć. A mnie jest jakoś... Słychać mnie? Chyba tak, może to... Mnie jest jakoś ciężko wskazać jednoznacznych winnych tego wszystkiego, co napisałam, jeżeli chodzi o nazwiska. Tak sobie... nieraz myślę, że ze wszystkich rzeczy, które mnie najbardziej inspirowały, czy najgromniej się przybiły do tego, co napisałam, to były wszystkie te momenty, w których wszystkie momenty jakiegoś niedosłyszenia, niedowidzenia, niedorozumienia czegoś, niedorośnięcia do czegoś, wszystkie te takie momenty nie takie. Że to jest taki świat, który sobie próbowałam stworzyć. Może trochę z takiego marginesu życia właśnie, tych wszystkich omsknięć, a może właśnie na marginesie życia, na tych omsknięciach. Jeżeli chodzi też, jeszcze wracając do tego motywu osadzenia książki w jakiejś rzeczywistości, miasta, nie miasta, ja zawsze sobie tłumaczę, że to jest taka książka, która nie jest książką... Mnie nie interesowało osadzenie akcji na przykład na wsi czy w małym miasteczku, chociaż faktycznie opowiadania się dzieją w takich miejscach, ale zwracałam bardziej uwagę na to, chciałam się pochylić nad małymi społecznościami, nad małą, zamkniętą społecznością, którą można, ale niekoniecznie, którą można znaleźć na wsi, ale niekoniecznie tylko tam, bo ja też mam taki rodzaj charakteru, podejrzewam, jako osoba nieśmiała, która miała zawsze problemy z nawiązywaniem kontaktu i która przychodziła na pocztę i okazywało się, że trzeba zapytać, kto stoi w ostatni w kolejce i to już była próba porozumienia się z jakąś zamkniętą społecznością. I możliwe, że dlatego mnie ten temat tak interesuje, że wyszukuję tych małych społeczności. I druga rzecz, która mi ten świat fundowała, to jest świat takiej zgrzebności też i świat, w którym buduje się akcje czy jakieś ruchy wewnętrzne, fabularne. Nie wobec świat, w którym przedmioty nie otaczają człowieka, ale człowiek otacza jakiś przedmiot. To jest świat, w którym ludzie mają mało rzeczy, w którym bardzo muszą o te rzeczy dbać, do którym te rzeczy dużo znaczą, w którym rekwizyty są ważne dla tych ludzi, które rekwizyty pełnią taką samą rolę jak bohaterowie. I gdybym miała sobie jakoś tak zobaczyć, co mam przed sobą, to co napisałam i jakoś rozpiąć rozpiąć tą skórę na kręgosłupie, powiedzmy, to chyba takie bym wybrała żarcie. Panie Macieju, bo rozumiem, że pan nie został zwolniony z odpowiedzi, mimo że pan się wypowiadał niedługo, ale Zbyszek nie odpuści, także. Tak, zwłaszcza, że to jest bardzo ciekawe, co pan mówi o tym wyzwoleniu się z ironii, bo ja na przykład walczę z tym od ćwierć wieku i nie mogę sobie z tym poradzić, bo to jest rodzaj choroby polskiej literatury, która właśnie zawsze automatycznie wyraża się w ironię, w łatwą satyrę też. Ale ironia jest rodzajem jakiejś choroby, z której ja na przykład sam próbuję się wyzwolić bezskutecznie. Ale po drugiej stronie jest łatwy patos. To też trzeba o tym pamiętać. Znaczy ja nie chcę dezawuować ironii całkowicie, bo można być oczywiście wybitnym ironistą, chociażby patron naszej imprezy był wielkim ironistą, Stanisław Lem był wielkim ironistą, ale to trzeba być naprawdę niezwykle mądrym człowiekiem, niezwykle wielkim pisarzem, żeby być wielkim ironistą. A natomiast bardzo łatwo być słabym ironistą, bardzo łatwo.
I ja właśnie nie lubię słabej ironii, a też jakoś nie czuję własnej, sam potrzeby bycia ironistą. Jakoś mam właśnie może chyba coraz mniej ironiczny stosunek do świata. Może coraz bardziej jakieś inspiracje, powiedzmy wpływy. Ja taką dziwną drogę przeszedłem, bo jak wie co najmniej jedna osoba w naszym gronie, czyli Jerzy Jarzębski, ja się zajmowałem kiedyś twórczością Stanisława Lema, który jest tak daleki od powiedzmy prowincji, jak to tylko możliwe, chociaż napisał jedną książkę o swoim własnym małym świecie z lat dziecięcych, Wysoki Zamek. Ale właśnie jakoś doszedłem później do znaczy nie to, że później, bo wielu z pisarzy, którzy mnie inspirują czy inspirowali, czytałem zawsze, ale rzeczywiście może po latach odkryłem w nich to, czego wcześniej nie dostrzegałem, czyli taką bardzo głęboką więź ze światem, z takim mikroświatem, właśnie prowincją, z której się wychodzi. No mnie oczywiście wszyscy tego Myśliwskiego tak bardzo przyklejają do mnie. Ja się nie będę wypierał, że go czytałem i że się nie inspirowałem, bo oczywiście tak, ale Tadeusz Nowak też jest dla mnie ważnym pisarzem i Marian Pilot, chociaż Marian Pilot może nie do końca, bo jego twórczość jest bardziej mniej monolityczna, ale Nowak na pewno. Ale też bardzo jestem namiętnym czytelnikiem takiej naturalnej, autentycznej literatury wiejskiej, chłopskiej, której jest mnóstwo, w PRL-u mnóstwo tego wychodziło. Jakichś pamiętników, wspomnień, gawęd wiejskich. Ja to bardzo lubię, zwłaszcza z moich okolic, czyli z Sandomierszczyzny. To jest kawał wspaniałej, naprawdę naiwnej, ale wspaniałej literatury. Jeśli chodzi o, powiedzmy, trochę dalsze rejony, to jestem wielkim, wielkim miłośnikiem literatury irlandzkiej, prozy irlandzkiej, ale drugiej połowy XX wieku, właśnie takiej też zakorzenionej w prowincji, ale właśnie tej niemodernistycznej prozy typu Joyce, Beckett i tak dalej. Znaczy, lubię tych pisarzy, ale to nie tę prozę irlandzką mam na myśli, tylko głównie Johna McGaherna, którego nie mogłem się powstrzymać przed wklejeniem go do swojej książeczki też. Bo to jest pisarz szalenie dla mnie ważny, chociaż on mnie nie inspirował w zasadzie, bo ja napisałem Skorunia zanim zacząłem go czytać, ale jakby odkryłem, że on mnie inspiruje jakoś tak. Inspirował chyba wcześniej, zanim go znałem jeszcze. Takie mam wrażenie. No i bardzo, bardzo mnie inspiruje literatura amerykańskiego południa. Nikt tego jakoś nie zauważył, to nazwisko nigdy nie padło w kontekście Skorunia, ale dla mnie tam nad tą książką wisi cień Flannery O'Connor bardzo mocno. To jest bardzo ważna dla mnie pisarka i aż się bałem, że ten cień wisi tak zbyt gęsto, a okazuje się, że chyba nie. No i Faulkner, ale nie powiem, wstydzę się powiedzieć, że się inspiruje Faulknerem, bo to aż głupio brzmi. No, to jest tak wielki pisarz, że nie można tak po prostu powiedzieć, że się inspiruje Faulknerem, bo to może się skompromitować. No to taka jest, powiedzmy, mapa tych moich inspiracji, zainteresowań, przynajmniej w ostatnich latach literackich. Pani Agnieszka Kłos. Miałam odpowiedzieć chyba na jeszcze jedno pytanie, które wcześniej padło i to może w tym momencie zawieszę tą odpowiedź i odpowiem na to pytanie, które w tej chwili jest. Właściwie unikam inspiracji literackich. Bliskie jest mi podsłuchiwanie i taki rytm wewnętrzny, który ja mam w sobie, czy wyczuwam. I jeżeli nadchodzi ten moment zapisania, to jest on rzeczywiście niezwłoczny. Trzeba to zrobić natychmiast. W związku z tym bardzo często notuję w miejscach przypadkowych. Ten rytm rzeczywiście mi się obwieszcza jakoś. Często przychodzi za pomocą snów, ale też bardzo często jest to po prostu jakaś wewnętrzna melodia. Właśnie rytm, właśnie melodia, muzyka. Ludzie, którzy mówią i ludzie, którzy opowiadają swoje historie i to są ludzie, którzy są świadkami jakichś wielkich wydarzeń, ale też zwyczajne, przypadkowe spotkania. Literatura naukowa, a więc teksty naukowe, które nie mają w sobie rzekomo żadnej poetyki. Bardzo mocno Agamben, który patronował kilku opowiadaniom, które napisałam do tego zbioru, który Państwo przeczytali. To rzeczywiście jakaś dla mnie była piękna przygoda, taka właśnie poetycka, chociaż Agamben jest właściwie filozofem i niby nie ma nic wspólnego z melodią języka, ale jest tak dogłębny, jeśli chodzi o penetrację języka, że przyniósł mi jakąś niezwykłą przygodę, przyjemność czytania. To tak jakbym wróciła do lektur w okresie dojrzewania, kiedy się odkrywa literaturę wielką, europejską, kiedy czyta się z takim wielkim olśnieniem.
a więc dogłębne wgryzanie się w zdania, w źródłosłów, w łacinę, doszukiwanie się tego trzonu podstawowego, który urodził języki europejskie. Jeżeli literatura to literatura francuska, to rzeczywiście rzecz, która mnie bardzo zawsze głęboko porusza. I to są takie nazwiska jak Marguerite Duras, która jest jakaś dla mnie na styku pewnie prozy i poezji. Często jest bardzo właśnie dużym objawieniem. Zarówno jej dzienniki i wypowiedzi takie doraźne, jak też ta literatura, która dotąd nie wiem, czy jest właśnie prozą, objawieniem, czy jest właśnie bardzo mocno wymyślona. Jest to na pewno literatura wykluta z głębokiej samotności. Ta literatura mi bardzo odpowiada, czyli taka literatura, która jest gdzieś na styku człowieka i domu, kobiety, która się starzeje. To też pewnie naukowska, ale jeżeli chodzi o literaturę francuską, to na pewno Marguerite Duras, na pewno Jean Genet, który był wielkim moim odkryciem. I gdybym miała myśleć, że chciałabym jakoś tak żyć lub tak pisać, to rzeczywiście on był jakimś takim długim bohaterem dla mnie i takim dużym objawieniem. To też literatura na styku poezji i prozy. Czy coś jeszcze? Tak, czasami reportaże, ale też czasami książki, czy też właściwie teksty opublikowane w gazecie. Stare teksty. Teksty, które właściwie są tekstami, na których ja mogę dotknąć czasu. I to są takie teksty bardzo często propagandowe. Bardzo często okaleczone przez cenzurę, ale dawne teksty. Ja wyczuwam tam ten świat, lata 60., 70., czasem też reportaże. Widzę tam jakąś skazę i to mnie interesuje. Na pewno radio i na pewno wszystkie rzeczy, które są archiwalne. Ja bardzo lubię w nocy, wieczorami słuchać tego, co kiedyś zostało powiedziane. To są niezwykłe rzeczy, ja to znajduję najczęściej na Ninatece, pewnie Państwu znany serwis, portal, który właściwie zassał wszystko, co istotne i cały czas publikuje rzeczy przetworzone cyfrowo. To jest dla mnie skarbnica nieprawdopodobna i ja słucham. Słucham głosów poetów, wypowiedzi o ich życiu codziennym, ale też słucham ludzi, zwykłych ludzi, bo tam są też reportaże, nagrania sąd ulicznych, które mnie inspirują i opowiadają mimochodem o jakimś świecie. To bardzo lubię. Lubię słuchać i lubię sobie to przetwarzać na obraz. I to chyba wszystko. Lubię też wywiady i lubię rozmowy z ludźmi, którzy przeżyli, żyli, umarli, mieli coś do powiedzenia. Tak, lubię. Lubię. Odkrywam wielką przyjemność z obcowaniem z takimi rzeczami. Pan Maciej Hen. No, jeśli chodzi o Solfatare, to najprostsza i najbardziej czytelna inspiracja, którą wszyscy widzą, którzy tę książkę przeczytali, to oczywiście rękopis znaleziony w Saragossie, ale nauczyłem się przy okazji zresztą też pracy nad tą książką, że nie można w ogóle czerpać tylko z jednego źródła przy opisywaniu jakiejkolwiek historii, bo jest to zajęcie całkowicie jałowe, bo można tylko przeformułowywać, przeredagowywać cudze słowa i cudze pomysły. Natomiast kiedy się ma tych źródeł dużo, bardzo dużo, no to już tworzy pewien świat, w którym zachodzą różnego rodzaju interferencje, interakcje i który można ze sobą konfrontować i zbijać i tworzyć własne kombinacje. To jest chyba oczywiste, więc, że nie mogłem posługiwać się rękopisem jako taką wprost inspiracją, tylko to jest taki mój mały hołd w kierunku Potockiego. Dodajmy jeszcze, że był jeszcze jeden powód, dla którego nie zrobiłem czegoś bardzo podobnego do rękopisu, że po prostu skala trudności przerosłaby moje możliwości. Aż tak doskonałej konstrukcyjnie powieści szkatułkowej nie mógłbym stworzyć w tym krótkim czasie, jaki był mi dany, to znaczy około 10 lat. Więc no, jak wiemy, Potocki pracował nad swoim cyklem dłużej i
właściwie nigdy nie był zadowolony z rezultatu końcowego. Stale go przerabiał. Ale oczywiście gdzieś tam zamyśliłem sobie, że zrobię książkę, która będzie nawiązywać do formuły powieści szkatułkowej. Co do wszystkich innych inspiracji stylistycznych, jakoś tematycznych, w spojrzeniu językowych, inspiracji też pewnymi realiami, to się wszystko miesza. Znaczy ta sprawa treści i formy, to się wszystko miesza w tych inspiracjach. Ale oczywiście też wielu krytyków wyłapało, że jest tam i Cervantes, i Defoe, i Fielding, i Rabelais, i Stendhal. I oczywiście, przepraszam, bo tam słusznie koledzy mówią, że powoływać się na tak wielkie nazwiska to trochę nawet nie wypada, rzeczywiście. Ale no powiedzmy, że też jednak czerpać należy z najlepszych wzorców, a to, co z tego wyjdzie, to wyjdzie po prostu. Więc czerpałem z jak najlepszych wzorców literackich, literatury klasycznej, aż do, można powiedzieć, XIX wieku. A kto wie, czy książki dwudziestowieczne, które w życiu przeczytałem, jakoś tam nie wpłynęły na pewne szczegóły wykonania. To tyle, jeśli chodzi o formę. Co do treści, to w ten świat na początku wprowadził mnie Kazimierz Chłędowski, taki wspaniały popularyzator historii głównie Włoch z przełomu XIX i XX wieku. Autor bardzo obszernych dzieł, takich quasi historycznych, ale właściwie gawędziarskich. No i trzymając się zasady, że nie można się trzymać tylko jednego źródła, starałem się konfrontować te historyjki zasłyszane od Chłędowskiego, które chciałem jakoś tam wykorzystać, z innymi wersjami tych samych historii, zaczerpniętymi z innych źródeł. I przy okazji przekonałem się, że całe szczęście, bo Chłędowskiemu nie zawsze można ufać, ale też i właśnie od tej strony, że to bardzo wzbogacało mój ogląd tych wszystkich wątków tematycznych, kiedy udało mi się znaleźć inne źródła na ten sam temat. Z tego Chłędowskiego tym samym bardzo niewiele zostało i nie przyłapią mnie Państwo na odpisywaniu od Chłędowskiego na pewno. Natomiast tak, on był pierwszym takim kopniakiem, który mnie pchnął w kierunku tego świata. Więc można powiedzieć, nie jestem... No na pewno nie jestem pierwszym polskim autorem, który się tym światem zafascynował i chciał go przedstawić polskim czytelnikom. Szanowni Państwo, najlepsze rozmowy, to mówiąc bez aluzji, rozmowy niedokończone. Więc ja z takim pewnym drżeniem pytam, czy może ktoś z Państwa chciałby wzorem Zbyszka odpytywać jeszcze naszych nominowanych? Jedną rzecz powiedzieć, że właściwie Pani Agnieszka Kłos powiedziała tutaj coś, co bardzo mocno nawiązuje do Gombrowicza. Tylko, że Pani, jak Pani powiedziała, że Pani ceni takie pęknięte teksty, które wykazują jakieś pęknięcie w autorze. To był postulat Gombrowicza. Właściwie cała krytyka Gombrowicza to było szukanie tych pęknięć w autorach, o których pisał. No, on nie cenił doskonałości formy, tylko cenił właśnie kłopoty z formą. Także to jest taki jakby powrót do patrona nagrody. To ja, ponieważ mam ten mikrofon, nie da się, Józef Olejniczek. Obiecałem, że powiem tak. Optymistycznie, to muszę powiedzieć. No właśnie, Gombrowicz i te pytania, które zadawałeś,
no, jest patronem nagrody, jest gąbrowiczowska inspiracja także w naszych dyskusjach, prawda? Nie przypadkiem zawsze w Radomiu zakładam ten t-shirt z wizerunkiem pisarza. No w obronie ironii. Zdefiniujmy wpierw ironię, nim ją zwalczamy, prawda? To po pierwsze. Po drugie, to co pan Tomasz Wiśniewski powiedział, to dla mnie to było niesłychanie interesujące. Wie pan, ja się najbardziej bawię tam, gdzie jest najstraszniej, gdzie literatura odsłania jakieś takie pęknięcia, obsunięcia, które wie pan, ja rechoczę przy strasznej książce, przy strasznej powieści Gombrowicza, jaką jest Kosmos, prawda? Ja bym tak nie... Ja bym się strasznie bał tego takiego... Także twojego, Zbyszku, walki z ironią, z takim tanim, powiem, kabaryciarstwem, tak, nie cierpię, to zgoda. Natomiast mnie się wydaje, że sztuka, że literatura, że ironia jest takim naturalnym, genetycznym elementem, że właściwie bez ironii nie da się opowiedzieć świata, dlatego że wykluczenie ironii wyklucza dystans, a my nie potrafimy chyba opowiedzieć świata, historii, wyrazić emocji bez jakiegoś dystansu, dlatego że wtedy, no Boże mój, no wtedy no wrzeszczymy już tylko, tak? Ale też skazą, wielką skazą polskiej literatury, rodzajem jednak choroby i tym cenniejszy skorun, który jakoś wyzwolił się z tego, jest poza tą... Nie, tu napisany, zgoda. Nie, bez popadania w patos. Mhm. Bo oczywiście pułapką jest patos i heroizacja. Oczywiście i dlatego ta ironia jest jakoś taka bezpieczna. Ale no, to też jest słabość, no, bo to jest ostatnia broń wydziedziczonych, prawda? Ironia. To proszę, on wydziedziczą. Proszę Państwa, to nie jest koniec tej dyskusji oczywiście. My mamy pewne pomysły, będziemy jeszcze zapraszać zarówno nominowanych, jak i jurorów. Myślę, że będzie okazja do wielu rozmów, ale ja trochę skorzystam z tego, że mam ten mikrofon prowadzącego. Króciutkie, nie prozatorskie, a prozaiczne pytanie na koniec zamykające naszą dyskusję. Kto dzisiaj decyduje o wydaniu debiutu? Wydawca hazardzista, dział sprzedaży wydawnictwa, recenzent tak zwany wewnętrzny. Jak to wynika z Państwa doświadczeń i z doświadczeń, które ma Kapituła? Chciałabym nawiązać do tego, o czym Państwo mówią i muszę to powiedzieć, a korzystając, że mam mikrofon, to powiem. To jest trochę nawiązanie do tego, co mój kolega powiedział o Lemie, i trochę nawiązanie do tego, o czym Państwo mówią, o ironii, o pamięci, o historiach intymnych. Lem bardzo mocno to kondensuje, podsumowując. Chciałabym zareklamować książkę Agnieszki Gajewskiej, która napisała dosłownie chyba 3 tygodnie temu wyszła ta książka, jest świeża, Lem i przeszłość, właściwie Lem i gwiazdy, czyli opowieść o przeszłości Stanisława Lema. To jest świetna książka i Lem, pisząc o kosmosie, w zasadzie pisał tylko i wyłącznie o swojej rodzinie i o Lwowie, więc uprawiał rodzaj intymistyki i robił to świetnie, robił to tak bardzo głęboko ironicznie, że w zasadzie do dzisiaj myślimy, że był pisarzem science fiction. Odpowiadając natomiast na pana pytanie, po części są to starania autorów i po części są to starania fundacji lub stowarzyszeń, które chcą wydać książkę debiutanta, czy książkę drugą autora, autorki w Polsce. Myślę, że te starania muszą być obopólne, bardzo mocne, bardzo silne. Czasami z tych starań nic nie wynika, a czasami jeżeli debiutant, a więc fundacja czy stowarzyszenie, w imieniu którego jakby staramy się o środki, czasami ministerstwo przyznaje takie środki i wtedy udaje się książka. Ministerstwo Kultury? Tak, Ministerstwo Kultury w moim przypadku.
Mój Skoryń został odkryty w wydawnictwie WAB przez jedną osobę. No, może powiedzieć, że recenzentkę wynosz, chociaż po prostu była to wydawczyni. Osoba, która rzeczywiście czyta te stosy maszynopisów i, no, i po prostu ta książka wpadła jej w oko i się ukazała. To było chyba, to nawet ta książka chyba nie przeszła jakiegoś takiego większego cyklu recenzji wewnętrznych. Została zaakceptowana. To tak brzmi bardzo prosto, ale to oczywiście była droga krzyżowa, bo ta książka powędrowała do tam ponad 10 wydawnictw i to musiała odleżeć swoje kilka miesięcy, więc to jest rzeczywiście dosyć żmudny proces. To tak, jakby ktoś chciał wydać debiut, to uprzedzam, że to będzie trudne. I to oczywiście to, że tam miałem jakąś książkę Lemie na koncie i kilkanaście książek tłumaczonych, to nie miało wielkiego, znaczy może miało, nie wiem jakie, ale przypuszczam, że miało niewielkie znaczenie jednak. Także to jest rzeczywiście trudne. No jakieś tam chyba może też szczęście musi pomóc w tym. Bo rzeczywiście wydawnictwa są zasypywane maszynopisami w ilościach nieprawdopodobnych. To są rzędu tam, nie wiem, duże wydawnictwa dostają po kilkadziesiąt tekstów, kilkadziesiąt powieści tygodniowo. No to są takie ilości. Chce pan powiedzieć, że 9 wydawnictw odrzuciło Skorunia? Słucham? Czy chce pan powiedzieć, że 9 wydawnictw odrzuciło Skorunia? Tak, to znaczy dostało Skorunia ponad 10 wydawnictw, chyba 11, 12 i w sumie 2 odpowiedziały pozytywnie, 1 nie zdążyło. Także no faktycznie mniej więcej 9 albo odrzuciło, albo nie przeczytało. Moja droga się zaczęła na warsztatach, które organizowało wydawnictwo Czarne. To były warsztaty pisania prozą. Pamiętam, że wysłałam opowiadanie najpierw jako taką próbkę przed samymi warsztatami, później jeszcze w trakcie warsztatów pisaliśmy jakieś opowiadania. I po warsztatach odezwała się do mnie Monika Schneiderman z pytaniem, czy bym nie miała czegoś większego. I ja sobie pomyślałam, że jeżeli sprawa się zrobiła tak poważna, że pytają, czy mam coś większego, przemyślałam sobie, co mam w szufladzie, co by mogło ewentualnie podpiąć pod pojęcie coś poważniejszego i nic takiego nie znalazłam i zaczęłam wtedy pisać to pierwsze opowiadanie, o którym cały czas myślałam pisząc je, że to będzie w ogóle książka taka pełnoziarnista. Okazało się, że historie, które jej sądziłam, że będę miała na 5 tomów, starczyło na 70 stron i że tak mam po prostu. No tak i taka była ta droga, czyli przez warsztaty. No ja miałem chyba dużo szczęścia. Mój krakowski wydawca zadeklarował, że wyda moją książkę, zanim ona jeszcze powstała, bo trafił na mojego bloga i chyba mu się spodobało. Hazardzista. Tak, hazardzista. Mało tego, udało mi się wydać tą książkę w moim ulubionym polskim wydawnictwie, wydawnictwo Lokator. No, mało tego, jeszcze w tym samym mailu wydawca wyraził nadzieję, że książkę tę zilustruje moja dziewczyna, ilustratorka. Także lepiej chyba być nie mogło. Słuchajcie państwo, może tym optymizmem skończymy. Jutro kapituła będzie decydowała, kto dostanie nagrodę. Może ona będzie pomocna w dalszej karierze literackiej. Mamy taką nadzieja, na pewno pozwoli napisać kolejną książkę. Jerzy? A Maciej Hen jeszcze tak. Tak, Maciej Hen milczał, więc myślałem, że nie chce opowiadać o... Nie, tylko chciałem zachować kolejność, bo przed chwilą mówiłem na inny temat, więc myślałem, że trzeba przekazać dalej mikrofon i tak to poszło. Ale chętnie opowiem, jak to było z moim debiutem, tylko właściwie nie wiem, o którym mówić. Bo ja jestem tym, który się mieści w formule, tak, formule tej nagrody jako autor drugiej książki. Więc krótko powiem, jak to było z moim pierwszym debiutem. To było wiele lat temu, w 2003 roku, kiedy skończyłem tamtą książkę. I byłem wtedy zaangażowany jako tłumacz w wydawnictwie National Geographic. Moja redaktorka chciała mi zaproponować kolejny poradnik fotografii do tłumaczenia. A ja powiedziałem, że teraz nie mam na to czasu, bo muszę skończyć moją własną książkę,
bo muszę pilnie zająć się losami mojej własnej książki. Ona się bardzo tym zainteresowała i powiedziała, że ona właśnie z koleżanką zakłada wydawnictwo i może bym chciał, to mogę u nich wydać tę książkę. To znaczy w każdym razie one by z koleżanką się tym interesowały. Ja wtedy zlekceważyłem tę propozycję, ale dałem tę książkę do wydawnictwa Czarne. I w wydawnictwie Czarne był wtedy redaktorem Filip Modrzejewski, który teraz jest redaktorem w wydawnictwie WAB. On się tamtą książką zainteresował, tylko mówi, no Stasiuk musi się wypowiedzieć, ale nie ma Stasiuka, bo jest za granicą. Jak wróci Stasiuk z zagranicy, to się wypowie. No i minęło trochę czasu. Ja powiedziałem tamtym dwóm paniom, że i tak muszą poczekać, no, aż się Stasiuk wypowie. Stasiuk wrócił z zagranicy, dowiedziałem się, ale dostałem wiadomość, że jeszcze się nie zapoznał i się nie wypowiedział. No i znowu minęły 3 tygodnie, 4, 5, 6. No i się w końcu zdenerwowałem i powiedziałem, wysłałem maila, jeśli nie będzie w 2 tygodnie odpowiedzi od Stasiuka, to idę gdzie indziej. No i nie było, więc poszedłem do tamtych dwóch pań, wydałem u nich książkę i ta książka utonęła w czarnej dziurze. Była pod pseudonimem, to oczywiście też na pewno nie pomogło, ale w końcu wszyscy debiutanci zazwyczaj debiutują pod nazwiskami, które nikomu nic nie mówią, więc to na pewno nie to pogrążyło tę książkę, tylko właśnie to, że to nie było dobre wydawnictwo, strona graficzna była koszmarna, okładka zupełnie nieprzystająca do treści książki. A w dodatku zabrakło mi chyba jakiegoś takiego opiekuna literackiego, który by mi powiedział, co z tej książki wyrzucić, albo co w niej poprawić. I ja teraz sobie ją poprawię troszkę, jak mi się nadarzy okazja, żeby ją wznowić. To tyle o moim prawdziwym debiucie, a teraz jeśli chodzi o ten mój debiut, o którym mówimy, to tu miałem naprawdę bardzo dużo szczęścia. Pracowałem nad tą książką wiele lat, miałem jakieś 2/3 tekstu mniej więcej. I miałem też agentkę, która próbowała zachęcić różne państwa do tego, żeby zawarły ze mną umowę. I pewnego razu spotkałem na takiej imprezie poświęconej mojemu ojcu, spotkałem Beatę Stasińską, którą już znałem z widzenia, bo zamieszczałem w jej wydawnictwie zdjęcia do okładek książek mojego ojca. I ona mnie zaczepiła i mówi, panie Maćku, mógłby pan jeszcze raz przesłać ten tekst, który tam leżał u nas parę miesięcy temu? A ja mówię, Beatę Stasińską, wówczas szefową i założycielkę wydawnictwa WAB. I ja mówię, jak to? Ja nic nie wiem, że mój tekst jest u was. A ona mówi, był, tylko że gdzieś wsiąknął. Zajmował się nim redaktor, który już u nas nie pracuje. A ja rzuciłam wtedy na niego okiem, ale chciałam zobaczyć go dokładniej. Może pan, ja mówię, ale to jest tekst nieskończony. A ona mówi, niech pan przyśle tyle, ile pan ma. Dobra, przysłałem i poczułem, że to naprawdę jest jakaś szansa, bo naprawdę Beata Stasińska to był ktoś, to znaczy to jest w dalszym ciągu ktoś, ale wtedy jeszcze w dodatku była szefową wydawnictwa. A czułem, że jest autentycznie zainteresowana tym, co tam gdzieś tam liznęła z mojego tekstu. Po czym odezwała się do mnie, że zaprasza mnie na spotkanie. Poszedłem tam z moją agentką i właściwie przez godzinę rozmawialiśmy o różnych słabych stronach mojego tekstu. Ja już byłem przygotowany na to, że to spotkanie to jest taka bardzo grzeczna,
bardzo sympatyczna forma posłania mnie na drzewo. A w końcu ona przeszła do rzeczy i mówi: chciałby pan, żeby umowa była sformułowana tak czy tak? Już nie pamiętam jakie. W każdym razie naprawdę miałem bardzo dużo szczęścia. Do podpisania tej umowy doszło dużo później. Natomiast no, zawarliśmy wtedy dżentelmeńską umowę, zawarliśmy ustną umowę, na podstawie której ja tę książkę skończyłem. Pracowałem nad nią przedtem 9 lat, ponad 9 lat. I ona, Beata Stasińska, powiedziała: ale ja podpiszę z panem umowę, ale musi się pan zobowiązać, że skończy pan ją w 3 miesiące. Nie wiedziałem wtedy, dlaczego jej się tak śpieszyło. Teraz wiem, zaraz państwu wyjaśnię. Ja skończyłem tę książkę w 3 miesiące, jeszcze tam 2 tygodnie. Oddałem tekst. To znaczy, myślałem wtedy, że mam do napisania jeszcze ze 100-150 stron. Tak naprawdę napisałem 300 stron w 3 miesiące, czyli tak średnio licząc, jak jeśli chodzi o cały tekst, to miałem wydajność 100 stron rocznie, no to tutaj miałem 100 stron miesięcznie. 12 razy szybciej zacząłem pisać. I powiem państwu, że pisało mi się dużo ciekawiej i przyjemniej, i to był niezwykły trans, to pisanie takie po nocach na jakimś takim turbo dopaleniu. To jest zupełnie inna motywacja i niestety to działa. To działa i ja teraz zaglądam do tych końcowych partii książki, to wydaje mi się, że oczywiście we wszystkich partiach książki znajduję jakieś usterki, ale że gdzieś tam ten trans, w którym byłem pisząc je, jest bardziej widoczny. One mają coś jeszcze fajnego, czego nie mają te partie wcześniejsze. I w każdym razie wywiązałem się z tego zadania i byłem strasznie dumny. Po czym jeszcze długo trwało, zanim podpisaliśmy tę umowę. Spotykaliśmy się jeszcze ze 2 razy. Za każdym razem po to, żeby przenegocjować ze mną obniżenie świetnych warunków, które mi początkowo zaproponowała. I w końcu zgodziłem się oczywiście na każde warunki. I na tych takich słabych warunkach podpisaliśmy tę umowę w połowie lipca. I kiedy podpisaliśmy tę umowę i księgowa wyszła, Stasińska powiedziała mi: a jutro składam rezygnację. Tak, bo okazało się, że ona cały czas była na wylocie i po prostu rzutem na taśmę jeszcze podpisała ze mną tę umowę. Potem spotkałem się z jej następczynią. Ja nie wiem, jak to, wiesz, ciekaw jestem, jak to w twoim przypadku było, czy ty zdążyłeś jeszcze za Stasińskiej, czy już nie. Nie. Więc to jest taka prehistoria wydawnictwa, której nie znasz. Spotkałem się Ach, ty mówisz o Agnieszce Jerz. Tak, ale to była redaktorka, szefowa działu. Natomiast spotkałem się z wydawczynią, dyrektorką wydawniczą, która przyszła na miejsce Stasińskiej. Spotkałem się na moje życzenie, ponieważ mailowo odpowiedziała mi bardzo chłodno, że tak, zajmiemy się pańską książką, no ale za jakieś 2 lata. Nie wiedziałem, czy to nie jest przypadkiem próba wypchnięcia mnie z wydawnictwa, żebym się obraził i powiedział: nie, to ja w takim razie zabieram tekst i zrywam umowę. Spotkałem się i wydaje mi się, że udało mi się po prostu w czasie tej rozmowy przekonać się do tego, żeby w ogóle zajrzała do tego tekstu. Bo ona już tak w ciemno chciała go skreślić, tak jak wszystkie rzeczy, które zostały po Stasińskiej. A przekonałem ją takimi argumentami bardzo demagogicznymi. Nie powiem państwu jakimi, bo
Nie są to okoliczności, w których mógłbym przytoczyć własną argumentację. Dobrze, proszę Państwa, zanim Pan Maciej powie jednak, jakie to były argumenty. Dlatego tak się rozgadałem, przepraszam Pan, tylko zakończę tym zdaniem. Rozgadałem się tak, dlatego, że wydaje mi się, że moja tak szczegółowa odpowiedź rzuca Państwu pewne światło na blaski i cienie do wydawania pierwszych książek. Szanowni Państwo, ja mam taką propozycję, takim tradycją tych spotkań, które we Wsoli w muzeum się odbywają, że nie tworzymy tutaj tej rzeczywistości szkolnej, nie czekamy, aż ktoś podniesie rękę i zgłosi się do głosu. Nasi goście zechcą zapewne jeszcze przez kwadrans gdzieś tu w tej przestrzeni przyjaznej elektrowni pokrążyć i będzie możliwość indywidualnych rozmów. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za przybycie Państwu, za interesującą niezwykle rozmowę.